Cześć, witajcie, z tej strony Jacob, witam was w kolejnym odcinku mojej opowieści. Już na samym początku zostajemy rozliczeni z ostatnich czterech meczy, które wypadło w 50%, że tak to powiem. Ponieważ dwie zaliczyliśmy, znaczy dwa razy trafiliśmy do bramki i jedna asysta, czyli to co wymagali od nas w połowie zaliczone. A następny mecz będzie dość trudny, ale zapraszam na niego. No i jesteśmy na stadionie, wszyscy przygotowani na ostrą walkę. Czy uda nam się w tym meczu cokolwiek ugrać? Przekonajmy się. No i mamy 7 minutę. Dostaję piłkę, lekki dribbling. Uwaga, udało mi się lekko przejść, ale niestety moja piłka zostaje łatwo zablokowana. Może niepotrzebnie lekko tak dryblowałem. Tutaj świetne przejęcie moje w obronie. Popędziłem na bramkę, uderzyłem i niestety nie trafiłem. No cóż, bywa. 36 minuta i znowu próbowałem lekkiego dryblingu przed polem karnym, ale skończyło się to dość fatalnie. 49 minuta i ponownie miałem okazję, niestety ponownie ją zmarnowałem. No nie były to moje mocne strony obecnie. 67 minuta, już prawie 8, dostaję piłkę. Co prawda nie przejmuję na samym początku, ale potem udaje mi się ją przechwycić. Tutaj podaję do mojego jednego z kolegów, ale piłka i tak wylądowała zupełnie gdzieś indziej. No nie powiem, żeby to był mój najlepszy mecz. Tutaj miałem okazję, ale totalnie trafiłem bramkarza, a ten po prostu sparował to do przodu. No i tyle. Ocena 6-7, czyli dość słabiutko. No i jesteśmy przed kolejnym meczem. Zobaczmy Sport Whale, jak nam pójdzie. Czy to dobry przeciwnik? Nie wiem, zaraz się wszystko okaże. No i zaczynamy już od drugiej minuty. Dostaję podanie od jednego z moich kumpli z drużyny. Ja podaję do kolejnego i to była dobra piłka, wbrew pozorom. Myślałem, że mi nie wyszło, ale jednak zdążył dojść. Niestety kopnął prosto w bramkarza. Mamy 11 minutę, próbuję strzału i niewiele brakowało, a ta piłka wylądowała w siatce. 22 minuta, no i mój dribbling kończy się fatalnie. No, pokazuję to, ponieważ niestety tak właśnie wyglądała większość mojego meczu dzisiaj. 29 minuta, okiwałem jednego ruletką, ale niestety drugi już nie pozwolił mi przejść. 31 minuta, znowu uderzam, ale nic nie wychodzi mi po raz kolejny. 38 minuta, czy tym razem się coś zmieni? Dribbling jednego z zawodników w polu karnym, znaczy przed polem karnym, uderzam, ale znowu nie trafiam prosto w bramkarza. Co to jest w ogóle za gra? 45 minuta, gwizdy na stadionie, nie wiem z czyjego powodu. Lekki dribbling i słupek. No w takim momencie myślałem, no dobra, trzeba walczyć dalej. Tutaj świetną okazję miał jeden z zawodników mojej drużyny, ale niestety, delikatnie mówiąc, spieprzył. 57 minuta, uwaga, dribbling, podaję. Ponownie nic nie wyszło, ponownie. Tutaj miałem okazję, żeby dobić, ale nie sięgnąłem piłki. 70 minuta i znowu nieudany dribbling. Chociaż mamy rzut wolny, to nic w tym, nic się nie udawało i też nabawiłem się na dodatek kontuzji. Po tym mecz skończył się 0-0 i 7-7 na koniec, prosto. 3 mecze przerwy i zaraz ruszamy na kolejny mecz z Bristol Rovers. Zobaczmy, jak pójdzie nam tym razem. W początku postanowiłem walczyć, żeby jednak zapisać się na listę strzelców, ponieważ w poprzednich dwóch meczach, nie czarujmy się, nasza drużyna nic nie grała. Czy dlatego już w 9 minucie podałem, wydaje mi się, to była dobra piłka. Niestety został przepchany jeden z naszych kolegów z ataku i nic z tego nie wyszło. I to jest bardzo ładna akcja, patrzcie na to. 16 minuta, taka moja połowiczna asysta, ale to Hans pakuje w 17 minucie piłkę do siatki. Ja jeszcze zrobię robocika. O tak, dance dance. Zobaczmy na to, ponieważ bardzo akcja po prostu marzenie. Akcja marzenie. I wygrywamy 1-0 z Bristol Rovers. 39 minuta i mała wymiana piłek między nami, która była dość skuteczna, ale niestety znalazłem się na spalonym. 45 minuta i piłka zostaje mi zabrana. Po raz kolejny w ogóle się nie popisałem. 56 minuta, uderzam,
ale niestety to nie był ten strzał, który miał wpaść do bramki. 66. minuta. Proszę Państwa, przejmuję piłkę, uderzam, ale znowu nie trafiam prosto w bramkarza. To było jakieś fatum. W 62. minucie powalczyłem o piłkę, udało mi się ją wyłuskać od przeciwnika, ale niestety na tym się to po prostu skończyło i koniec. 78. minuta, ale przynajmniej ładnie podawałem z przewrotki. Chciałem Wam pokazać po prostu. 80. minuta, odbiła się piłka od mojego piszczela i niestety odleciała mi za daleko. Mecz kończy się 1-0, czyli dla nas szczęśliwie. Moja niestety ocena to jest 6-2 i zdecydowanie nie jestem zadowolony z tego wyniku. Średnim akcentem skończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam bardzo. Tutaj jest jeszcze kadra, niestety nie zostaliśmy powołani, może następnym razem. A ja Wam dziękuję, do usłyszenia, cześć.